Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwałość i mimo tego upału chyba kulminacyjnego w ciągu ostatnich dni, że przybyliście Państwo, wysłuchaliście tych przepięknych utworów właśnie w wykonaniu naszego organisty. Ja bym ze swojej strony jeszcze chciał poprosić, jeśli oczywiście możecie Państwo zakupić płytę pana Krzysztofa, która to płyta zawiera m.in. kompozycję, którą usłyszeliśmy podczas tego koncertu Chrystus Rezurrekcji. Jest to pełna tokata, która jest też przeplatana utworami, fragmentami, właściwie cała ta kompozycja w wykonaniu chóru też jest naszego Vox Cordis, za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zakupu. A jeszcze bym chciał poprosić tutaj naszego księdza proboszcza o parę słów. Kontynuując tę piękną myśl, Deo Gratias, która jest tematem, była tematem tego dzisiejszego koncertu, Bogu niech będą dzięki. Myślę, że jest to piękne podsumowanie tego, nie tylko tego wydarzenia dzisiejszego, ale i również całej pracy Krzysztofa tutaj w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki, Deo Gratias. Dzisiaj najpierw podziękowanie za ten piękny koncert, przez który nas przeprowadziłeś w sposób muzyczno-liturgiczny przez cały okres, ukazując piękno, kunszt, śpiewu, gry na tak wspaniałym instrumencie, ale jednocześnie kompozytorów, którzy przez tyle wieków na chwałę Bożą tworzyli i to dzisiaj nam to bogactwo liturgii, muzyki kościelnej ukazałeś, przypomniałeś. To jest też dodatkowe dla nas wyraz wdzięczności na Twoje ręce, Krzysztofie, że tak pięknie dobrałeś ten repertuar. To wielki szacunek. Drugie podziękowanie, oczywiście tutaj wszystkim tu zebranym, że to tak jak już przed chwilą powiedziano, za to, że w tej temperaturze tak licznie dzisiaj przyszliście, aby podziękować naszemu Krzysztofowi, ale przede wszystkim właśnie w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej, jako proboszcz, pragnę Ci serdecznie podziękować za te 11 lat współpracy. 11 lat temu, kiedy po roku czasu mojej tutaj proboszczostwa odchodziła siostra Patrycja, bo przez wiele lat, jak pamiętacie, tutaj siostry grały i zostaliśmy bez organisty i nie wiedziałem kogo wybrać, bo siostry nam nie dawały następczyni żadnej, więc ogłosiłem taki konkurs i właśnie zgłosiło się takich 4 poważnych kandydatów, między innymi wśród nich był Krzysztof, który dopiero wtedy chyba kończył szkołę, studium organistowskie w naszej archidiecezji warszawskiej. I tutaj właśnie było w czasie tego przesłuchania, pomagał mi tutaj pan profesor Michał Dąbrowski. I spośród właśnie tych 4 od razu, gdy usłyszałem, tak Duch Święty mnie na to, żeby właśnie do niego skierować tę prośbę, żeby podjął tę pracę, posługę tu w naszej parafii, która wymaga dużego zaangażowania, dużej fachowości. I od samego początku Krzysztof dał się poznać jako osoba przede wszystkim właśnie w takiej bardzo dobrej współpracy, jako dobry, wspaniały organista, znający przepisy liturgiczne, muzyk, znający wszystkie zasady liturgii. To było widać po skończonych studiach, ale też jako osobowość, jako człowiek w naszej wspólnocie kapłańskiej, bo to dochodzi nowa osoba na plebanii, najbliższy współpracownik po księżach i siostrach, więc dał się poznać jako osoba taka serdeczna, kompetentna, dyskretna, jednocześnie bardzo ubogacająca nas i dzięki temu przez te 11 lat, myślę, że Krzysztof to potwierdzi, między tutaj nami jako proboszczem i organistą była doskonała współpraca. Coraz bardziej widziałem, jak się rozwijasz i tworzysz przez wprowadzenie również chóru, wprowadzenie pieśni, przygotowując dzieci i młodzież do sakramentów. Te wszystkie właśnie mini koncerty po niedzielnych mszach świętych, gdzie dawałeś takie, można powiedzieć, takie prezenty dla parafian na deser po Eucharystii, żeby wychodzili jeszcze wiele, wiele innych. Oczywiście każdy z nas ma swoje osobiste wspomnienia, wdzięczności i zapamięta wiele, więc naprawdę Bogu niech będą dzięki właśnie jeszcze raz na Twoje ręce, że Pan Bóg dał nam takiego organistę. I dlatego dzisiaj też pragniemy w imieniu całej wspólnoty parafialnej wręczyć tego jako podziękowanie wizerunek Matki Bożej Ursynowskiej, wytrwale szukającej, która jest patronką naszego kościoła, naszej parafii. Niech ona ma Ciebie w swojej opiece, w dalszej Twojej pracy, że
przychodzi do ojców redemptorystów na Karankowo. W kościele tak jest, że się dzisiaj pracuje tu i tu lub tam. Niestety takie są realia, tak jak w wielu innych też miejscach pracy, ale podchodzisz tutaj z wielką opiekunką stawienniczą. Mam nadzieję, że Matka Boża niejednokrotnie jeszcze Cię do nas przyprowadzi. Czuj się zawsze zaproszony i pięknie zawsze dziękuję Ci za to, że Ty się zawsze grał. Te hymny do Matki Bożej Synowskiej, trwale szukające, ona też na pewno obdarzy Cię potrzebnymi łaskami na Ciebie i całą Twoją rodzinę. To od nas i w imieniu też chóru serdeczne podziękowania. Życzymy Ci Bożego błogosławieństwa, mocy Ducha Świętego dalej, rozwijania tego wspaniałego talentu, daru, który Pan Bóg Cię obdarzył, abyś to czynił zawsze, tak jak to było powiedziane, jeszcze na większą chwałę Bożą, czego Ci z całego serca życzymy. Szczęść Boże. Niech będzie pokój z Chrystusem. Przyjmijmy jeszcze... słowo, bo jeszcze niedługo jest nabożeństwo. Oczywiście będziemy mieć jeszcze niejednokrotnie okazję go tutaj gościć. Ja tylko dodam, że jesteśmy na etapie części wyboru, mamy organisty. Krzysiek bardzo podniósł nam poprzeczkę do wyboru nowego kandydata, no ale trzeba Was proszę o modlitwę, żeby o wybór nowego, godnego następcy, więc też proszę o modlitwę w tej intencji od Pana. Prosimy jeszcze Krzysztof. Ja jestem tak wzruszony tymi słowami księdza proboszcza, że aż nawet nie wiem, co mam powiedzieć, poza tym, że po prostu mogę powiedzieć dziękuję i do obracań z Bogu nie będę dzięki, że mogę być 11 lat z Wami w tej parafii. Bardzo dziękuję.